Tatry to miejsce nie tylko unikalnej przyrody, przepięknych krajobrazów i szlachetnego wysiłku na tatrzańskich szczytach, ale to także miejsce dziedzictwa kulturowego. Na szlaku możemy spotkać wiele pamiątek z przeszłości, wiele miejsc kultu religijnego, miejsc związanych z przemysłem górniczo-hutniczym i dziedzictwa kulturowego mieszkańców Tatr i Podhala. Znajdujemy się w chatce pustelni świętego brata Alberta, Adama Chmielowskiego, twórcy zakonu Albertynów, zakonnika, artysty malarza, który zdobywał wiedzę na Akademii Sztuk Pięknych w Monachium, także uczestnika powstania styczniowego, podczas którego stracił nogę. Na ścianie obok możemy zobaczyć reprodukcję jego obrazów. Święty brat Albert poświęcił się osobom potrzebującym, bezdomnym, niósł im pomoc. To właśnie on powiedział, że trzeba być dobry jak chleb. Znajdujemy się przed kaplicą sióstr Albertynek na Kalatówkach. Obiekt ten został wybudowany z pomysłu inicjatywy brata Alberta. W budowę zaangażowani byli górale i bracia Albertyni. Przy projekcie pomagał Stanisław Witkiewicz, twórca stylu zakopiańskiego. Obiekt ten mógł powstać dzięki temu, że tereny na ten szczytny cel przekazał hrabia Władysław Zamoyski. Pierwotnie obiekt ten został wybudowany dla braci Albertynów, ale po 2 latach został przekazany siostrom, zaś bracia przenieśli się powyżej na Śpiącą Górę, do której będziemy zmierzać. Kaplica przemawia do nas prostotą i skromnością. Uwagę zwraca krucyfiks, który został odnaleziony przez brata Alberta w Krakowie na skałce u Paulinów i został odrestaurowany przez Stanisława Witkiewicza. Po drodze do kapliczki znajduje się mała studzienka, na której obudowie brat Albert umieścił wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej i starą franciszkańską modlitwę Laus Deo Semper Laus. Bogu chwała wiekuista, niech będzie Bogu chwała. Cześć Maryi, uwielbienie świętym Pańskim. Pokój żyjącym, wieczny odpoczynek zmarłym, zdrowie chorym, dla grzeszników pokuta prawdziwa, dla sprawiedliwych w dobrym wytrwanie, dla żeglarzy na morzu spokój, dla podróżujących pomyślna droga. Niech nas Synem swoim Przenajświętsza Maryja Panna błogosławi. Amen. Znajdujemy się na Śpiącej Górze. Bracia Albertyni przenieśli się do nowo wybudowanych budynków klasztoru w 1902 roku, zwalniając dotychczasowe dla sióstr Albertynek. W 1926 roku dobudowano kaplicę pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Poświęcenia dokonał ksiądz biskup Anatol Nowak. W 1977 roku, 17 sierpnia, wybuchł pożar, który strawił doszczętnie zabudowania klasztoru i kaplic. Tutaj także mamy tą przepiękną modlitwę Bogu chwała, chwała wiekuista, którą czytałem przed chwilą na dole. To są jedyne pozostałości starych zabudowań. Remont i odbudowa, właściwie odbudowa budynków kaplicy i klasztoru została zakończona w 1984 roku. Rok wcześniej ksiądz metropolita krakowski, kardynał Franciszek Macharski, wmurował kamień węgielny poświęcony przez Jana Pawła II. Aktualnie budynki te służą głównie jako pustelnia dla braci Albertynów. Na hali piękna zima, więc jest pusto. Brakuje bacy, juchasów, a przede wszystkim owiec. Ja szczerze powiedziawszy nie mogę się już doczekać powrotu i wiosennego rydyku. Wiosny, maja i tych pierwszych serów, najlepszych w ciągu roku. Pysznego, słodkiego bunca,
dobrze uwędzonego oscypka, można się też napić rzętycy w placówce. Ale wracając do tematu dziedzictwa kulturowego na szlaku. Dziedzictwo kulturowe w Tatrzańskim Parku Narodowym to nie tylko obiekty sakralne, zabytki, tablice pamiątkowe, pozostałości po hutnictwie i wydobyciu różnych pierwiastków, różnych ród z terenu Tatr, ale to też dziedzictwo kulturowe w postaci wypasu owiec. Zresztą nieraz możemy napotkać na tabliczki informujące o wypasie kulturowym owiec. No, te sery, produkcja serów jest taka sama i zwyczaje górali, którzy żyją na halach, są takie same, jak były ich ojców, dziadków i pradziadków. Sery są tak samo wytwarzane. No, jest zapach, smak i klimat. W sumie jakbyśmy się trochę przenieśli w czasie i tak samo używają tych samych narzędzi, więc zwróćmy uwagę, że oscypki to nie tylko pamiątki kulinarne z Zakopanego i z Podhala, ale też element dziedzictwa kulturowego. Co jeszcze? Też trzeba wspomnieć o wpływie wypasu owiec na przyrodę. Gdyby nie owce, gdyby nie wypas, nie mielibyśmy tych pięknych polan, hal widokowych, jak właśnie tutaj na Kalatówkach, czy bardziej jeszcze polana Rusinowa, z której mamy przepiękny widok na Tatry Wysokie, czy hala Kopieniec. Nie można nie wspomnieć o Dolinie Chochołowskiej i pięknych krokusach. No to właśnie dzięki owcom i nawożeniu przez nie hal Doliny Chochołowskiej co roku jesteśmy uczestnikami pięknego spektaklu Szafranu Spiskiego. W 1860 roku Marysia Murzańska, pilnując owiec, zobaczyła objawienie Najjaśniejszej Panienki, która poleciła Marysi, by poszła do ludzi i przekonywała ich, by po pierwsze nie grzeszyli, a po drugie, by odpokutowali swoje dawne grzechy. Na miejscu tego widzenia pierwotnie przybito do smerka obrazek z wizerunkiem Matki Boskiej, który następnie został zamieniony w obraz na szkle, w płaskorzeźbę. W 1902 roku wybudowano niewielką kapliczkę przypominającą strzała z pasterski. Ta kapliczka następnie spłonęła, została odbudowana w 1921 roku. Nowa kaplica została wybudowana w 1936-37 roku. Następnie cały czas oczywiście ta kapliczka była rozbudowywana. Ostatnie zmiany wynikają z tego, że w 1958 roku przejęli obieg ojcowie dominikanie, dobudowali część północną kuchni, właśnie sygnaturkę. I tak oto powstała kaplica Matki Boskiej Jaworzyńskiej Królowej Tatr, kaplica Wiktorówki. Na Wiktorówkach znajduje się również symboliczny cmentarz górski, upamiętniający ofiary Tatr. Tutaj możemy zobaczyć przepiękne tablice, które przypominają nam o osobach, które zginęły w Tatrach, a także tablice poświęcone ratownikom Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kaplica Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jaszczurówce została ufundowana przez rodzinę Adama Uznańskiego. Pełniła rolę w kaplicy rodzinnej. Została zaprojektowana przez Stanisława Witkiewicza, twórcę stylu zakopiańskiego. Wykonawcami byli Szymon Lasak, Stanisław i Tomasz Bobakowie oraz Maciej Stoch. Stanisław Witkiewicz zaprojektował nie tylko kaplicę, ale także ołtarz główny, jak i przepiękne witraże, które możemy podziwiać, po prawej stronie przedstawiające Matkę Boską Częstochowską i Orła Piastowskiego, a z lewej Matkę Boską Ostrobramską i Litewską Pogoń. Z czasów późniejszych zwraca uwagę dębowy żrandol
wykonany w czasach okupacji przez Stanisława Zdyba oraz boczne ołtarzyki z drewnianymi figurami wyrzeźbionymi przez Józefa Janosa. Z lat 50. pochodzi namalowana na szkle Droga Krzyżowa autorstwa Józefa Jana Jachymiaka. Znajdujemy się na terenie Kuźnic, miejsca, z których wyruszają szlaki na jedne z bardziej popularnych tatrzańskich szczytów, jak chociażby Kasprowy Wierch, Giewont, jak i do Doliny Gościenicowej, z której to możemy wyruszyć na Orlą Perć, na najtrudniejszy szlak polskich Tatr. Aktualnie w Kuźnicach znajduje się dyrekcja Tatrzańskiego Parku Narodowego, zaś zabudowania są pozostałościami dworu Homolaczów. Dwór nie ostał się do naszych czasów. Tereny Tatr uratował dla Polski, wykupił z powrotem hrabia Władysław Zamoyski w 1889 roku. To były nie tylko tereny Kuźnic, ale Morskiego Oka i Doliny Kościeliskiej. Dzięki temu Tatry wróciły, można powiedzieć, z powrotem do Polski. Hrabia Władysław Zamoyski był mecenasem, miłośnikiem Tatr. Z dawnych zabudowań dworskich stał się spichlerz, wozownia, jak i ta piękna fontanna. I tu jest ciekawostka. Ten element wykonany jest z tatrzańskiej stali. To jest jeden z niewielu miejsc w górach, gdzie jeszcze możemy spotkać miejscowe żelazo, miejscową stal. Bo tutaj właśnie, tak jak wspominałem, były huty żelaza, które z czasem zostały zamknięte i teren ten podupadł. Wracający z wystawy przemysłowej w Wiedniu właściciel hut w Kuźnicach, Edward Homolacz, został napadnięty w drodze powrotnej. Jego życie uratował służący i na pamiątkę tego ufundował krzyż: Ojcze, w ręce Twe polecam ducha mojego. 1839 rok. To właśnie jest też miejsce związane z historią Kuźnic. Kapliczka Chawiarska, zwana zbójnicką w starych kościeliskach, które były osadą górniczo-hutniczą. Już w XV wieku wydobywano tutaj rud metali kolorowych. Na miejscu tym miał być wybudowany kościółek, z którego pochodzi nazwa Doliny Kościeliskiej. Kapliczka ta miała zostać wybudowana początkiem XIX wieku. Na dole widzimy kutą metalową parzenicę z motkami po środku. Powyżej symbol górniczy, zaś kapliczka zwieńczona jest metalowym krzyżem. W bramie Kraszewskiego znajduje się figurka świętej Katarzyny, która została ufundowana w 1897 roku jako wotum wdzięczne za ocalenie życia leśniczego, który spadł podczas prac leśnych. W Tatrach możemy napotkać na pozostałości po dawnym przemyśle hutniczym, jak chociażby fundamenty po starym piecu, a co ciekawe, także fragmenty stopów jeszcze z tych pieców. Bezpieczni i rozważni w Tatrach planują swoje wycieczki od przeanalizowania prognozy pogody, sprawdzenia planowanej trasy. Jeżeli warunki są niekorzystne, odpuśćmy. Nie ma co ryzykować, to będzie niebezpieczne, a góry i tak na nas poczekają. Zamiast tego polecam dziedzictwo kulturowe na szlaku, gdzie możemy poznać inne aspekty jedynych w Polsce gór o charakterze alpejskim. Do zobaczenia na szlaku.